Witam proszę Państwa serdecznie. Dzisiaj pokazuję jeszcze jeden rzecz, że czastofilo. Czastofilo, które w Grecji używamy nie tylko na słodkości, tylko nie tylko używamy też dodatkowo na coś takiego, które nazywa się spanakotyropitakia. Tłumaczę po prostu po polsku. Jak to jest? Spanaki to jest szpinak, tyri to jest serfeta i pita, to znaczy taki pirożki robimy, trójkąty. Nazywają się spanakotyropitakia. Wiem, jest trudno, ale mam nadzieję, proszę Państwa, będziecie to uczyć. Nie tylko mówić, ale też dodatkowo robić. Wylewamy trochę oliwa z oliwek, pomaz oczywiście, na nasz garnek. Dodatkowo ukroimy, proszę Państwa, nasze cebule. Tradycyjne. Tu używamy cebula białe. Proszę bardzo. Musimy ukroić trochę nasze ulubione i bardzo pachnące czosnek. Już mamy czosnek też dodatkowy. Cebula. I cebula musimy, proszę Państwa, trochę smażyć. Dodamy cały szpinak, który tutaj mamy. Mieszamy dokładnie razem z cebulą. Potrzebujemy pieprz. Feta ma bardzo dużo sól, to znaczy nie damy dużo sól, proszę Państwa. Ok, wystarczy. Mieszamy dokładnie. To nie potrzebuje dużo czasu nasz szpinak. Teraz dodaję czosnek. Czekamy trochę. Dodatkowo musimy dać gałkę muszkatową i jeden całe jajko. Proszę, mieszamy dokładnie. Starte feta. Ok. Już mam gotowe, muszę czekać, teraz musi być zimny i dopiero musimy robić te spanakopitakia, takie trójkąty, trigonakia nazywa się po grecku. Proszę Państwa, fars na spanakotyropitakia już jest, ma dobrze temperatura, to znaczy nie jest gorące i możemy zaczynać pracować. Tutaj mamy czastofilo, musimy ukroić czastofilo, potrzebujemy raz, dwa i jest ok. Teraz robimy trójkąty. Bardzo proste jest. Układam tutaj farc do środku i zaczynamy robić tak. Prosto, trójkąty. Lewo, prawo, proszę bardzo, bardzo szybko. I musimy układać na nasze bitwany, które wcześniej musimy smarować z oliwa, z oliwek, proszę Państwa. Tak układamy dokładnie. Robimy następne. Jak widzicie, jest trochę zabawa, ale o to chodzi. Kuchnia musi być zabawa. Lewo, prawo. Zawsze musimy prosta linia. To znaczy te strony prosta linia, prosta linia. I robimy takie trójkąty. I już mamy. I układamy jeden obok drugiego. W taki sposób układamy. Jedna linia, druga, trzecia, czwarta. Już proszę Państwa, palce mi bolą. Już robiłem parę sztuk tutaj. Jak widzicie, cały farz używałem. I teraz muszę zostawić to piecze. To nazywa się, powiem jeszcze raz i ostatnie, nigdy nie powiem jeszcze raz. Następny raz sprawdzę, jak Państwo spotkamy się, jak to nazywa. Spanakotyropitaki. Zostawimy to pieca około 20 minut i zapraszamy nasze gości na fajne psikomska czastofilo nazywane ze szpinakiem i ze serfeta. O, proszę bardzo. Spanakotyropitaki już są, proszę Państwa, gotowe. Jak wszyscy wiemy, grecka kuchnia jest bardzo prosta, smaczna i zdrowa, proszę Państwa. Polecam spanakotyropitakia i oczywiście wszystkie produkty są dostępne na całą Polsce, tylko na delikatessen pomy. Zapraszam serdecznie, życzę smacznego, kali oreksi, Teo Wafidis.